Dzień dobry kochani, witam bardzo serdecznie wszystkich widzów kanału, szczególnie gorąco osoby urodzone 25 kwietnia, niezależnie od tego, w którym roku przyszliście na świat, ile dokładnie liczycie sobie wiosen. To jest po prostu taka szybka, ogólna wróżba dla wszystkich widzów urodzonych dnia 25 kwietnia. Co prawda spóźniona, ale już nadrabiamy zaległości. I moi drodzy, bardzo się cieszę, niezwykle miło jest mi Wam przekazać, że wypadła Wam przepiękna karta, dziesiątka kielichów. No jak sami zresztą widzicie, to jest taka karta przede wszystkim spełnienia emocjonalnego, miłości, ładu, porządku w życiu uczuciowym, też w życiu rodzinnym. Jest to po prostu symbol szczęśliwej rodziny. Także te osoby z Was, które czuły się w jakiś sposób samotne, czuły się niekochane, będą mogły rzeczywiście albo poznać osobę, która da Wam szczęście, da Wam takie właśnie spełnienie emocjonalne, poczucie bezpieczeństwa, jakąś wspaniałą przyszłość, albo po prostu odnowić stosunki właśnie z taką osobą, której gdzieś być może Wam brakowało. No jest to przede wszystkim właśnie przepiękna zapowiedź w takich sprawach uczuciowych, rodzinnych, ale nie zapominajmy, że można tę kartę również odnosić do spraw zawodowych. I tutaj jest to dobra prognoza dla tych, którzy na przykład założyli firmy rodzinne, albo pracują w firmach, które są po prostu jakąś schedą po przodkach, dlatego że tutaj rzeczywiście pojawia się dla Was zapowiedź bardzo dobrego okresu funkcjonowania tej firmy, czyli na pewno jakieś zyski. Te osoby, które poszukiwały pracy, rzeczywiście będą miały możliwość taką pracę znaleźć w najbliższym czasie. Będą szczęśliwe, zadowolone, będą w stanie utrzymać rodzinę. Także rzeczywiście myślę, że są tutaj bardzo pozytywne prognozy, mogą też być różne premie, nagrody, wyróżnienia w pracy, jakieś właśnie zyski, być może rozszerzanie dotychczasowej działalności, szukanie nowych rynków zbytu, nowych kierunków rozwoju. No na pewno też osoby właśnie, tak jak mówiłam, bezrobotne będą mogły znaleźć zatrudnienie, będą w stanie się utrzymać, troszeczkę poprawić swoją sytuację życiową. Na gruncie rodzinnym dziesiątka kielichów może oznaczać również pojednania z członkami rodziny, z którymi byliśmy skłóceni. Być może także jakieś wydarzenia rodzinne, jak wesela, jak na przykład chrzciny, narodziny dzieci, jak na przykład komunie. Teraz zbliża się okres komunijny, także jak najbardziej. Może otrzymacie po prostu jakieś sympatyczne zaproszenie od członków rodziny, aby się z nimi spotkać, aby sobie zorganizować jakiś wyjazd do nich w gościnę. Może być tutaj nawet, mogą być jakieś odwiedziny dawno niewidzianych członków rodziny, ale na pewno bardzo przyjemne i sympatyczne sytuacje, miłe spotkania towarzyskie, takie radosne, wspólnie spędzone chwile, więc na pewno jest to zapowiedź czegoś bardzo, bardzo pozytywnego. Także w zdrowiu dziesiątka kielichów zapowiada nam dobrą koniunkturę dla tych, którzy chorowali ostatnimi czasy. Tutaj zdecydowana poprawa samopoczucia, dobre zdrowie, no też tak jak powiedziałam wcześniej, oczywiście możliwość narodzin dziecka, także tym, którzy się starali, którzy chcieli, to bardzo serdecznie gratuluję. Składam oczywiście wszystkim osobom urodzonym 25 kwietnia najserdeczniejsze życzenia urodzinowe, dużo ciepła, miłości, pieniędzy, zdrowia, wszystkiego tego, czego Wy sami byście sobie życzyli i jeszcze, jeszcze więcej, moi drodzy. Pamiętajcie, że Wszechświat posiada nieograniczone dobra i one są dla każdego. To nie ma tak, że jedni zasługują na coś bardziej, inni mniej. Warto po prostu się otworzyć na ten przepływ dobrobytu, a wówczas Wszechświat naprawdę nas sowicie wynagrodzi. I tego Wam życzę, moi drodzy. Wiary, optymizmu, miłości na co dzień. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie, wysłuchanie tego krótkiego przekazu. Pozdrawiam wszystkich gorąco. I do zobaczenia, do usłyszenia, moi drodzy.